Wkrótce ruszy rozbudowa Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Placówka wzbogaci się o nowoczesny budynek dydaktyczny. Nowy gmach uczelni o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych ma stanąć na działce Państwowej Uczelni Zawodowej za budynkiem przy ulicy Sienkiewicza 50. Tam znajdą się sale dydaktyczne dla kierunków, dla studentów studiujących na naszej uczelni, przede wszystkim na kierunku ratownictwo medyczne, na kierunku psychologia. Będą tam również sale fitness, sale gimnastyczne, ogromna sala konferencyjna, no i cała infrastruktura, cały zaplecze socjalne po to, żeby stworzyć odpowiednie warunki dla naszych studentów do tego, żeby mogli studiować i żeby czuli się w naszej uczelni bardzo dobrze. Projekt budowlany już jest, teraz wyłaniany jest inwestor, a w ciągu kilku miesięcy ruszy budowa. Koszt inwestycji to ponad 50 milionów złotych. Mamy środki zagwarantowane już w poprzednim roku na inwestycje, mamy środki własne, z własnych oszczędności, bo przez cały czas bardzo mocno oszczędzaliśmy po to, żeby ten plan zrealizować i żeby z własnych pieniędzy, które dostawaliśmy na inwestycje, móc w jakiejś tam części również ten budynek zrealizować. Na rozbudowę uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jak informuje Anna Szyler, rektor Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, mury powinny stanąć w ciągu kilkunastu miesięcy. Myślę, że będzie to najpiękniejszy budynek w Tarnobrzegu, najnowocześniejszy, jeżeli chodzi o infrastrukturę, i tego sobie wszyscy życzmy.